No, ja mam doświadczenie z materiałami wytworzonymi przez aparat bezpieczeństwa dłuższe niż istnienie IPN-u, ponieważ próbowałem już w 1991 roku z nich korzystać. Najpierw było to korzystanie przy pisaniu książki biografii Stanisława Mikołajczyka, a więc nie aparat bezpieczeństwa był w zakresie moich zainteresowań, tylko źródła wytworzone przez aparat bezpieczeństwa dotyczące Stanisława Mikołajczyka, Polskiego Stronnictwa Ludowego i środowisk opozycyjnych w tym czasie. Później zająłem się już samym aparatem bezpieczeństwa i średnio owocnie przez wiele lat próbowałem docierać do dokumentów dotyczących już samego aparatu bezpieczeństwa. Ostatnio to tłumaczę, żeby powiedzieć, jaki jest mój zakres, tak powiem, wiedzy na ten temat. Przeglądam materiały aparatu bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem 10. Departamentu NBP, który zajmował się partią komunistyczną, czyli był jakby taką dodatkowo wewnętrzną policją polityczną na samą partię komunistyczną rządzącą wówczas. Co materiały te dają historykowi? To przede wszystkim w oparciu o moje doświadczenia z pracy nad biografią Stanisława Mikołajczyka. Otóż otrzymałem razem z tymi materiałami bardzo dużą porcję wiedzy na temat działalności Stanisława Mikołajczyka, która w zasadzie gdzie indziej nie jest odnotowywana. Znaczy w żadnych innych dokumentach tego rodzaju informacji nie mogłem uzyskać. Na przykład podsłuchy rozmów telefonicznych Stanisława Mikołajczyka, także wtedy, kiedy był wicepremierem tymczasowego rządu jedności narodowej. No, jego telefon był podsłuchiwany i notatki z tych rozmów zachowały się. Zestawienia spotkań Stanisława Mikołajczyka. Czasami były notatki o tym, o czym ta rozmowa była, ale przede wszystkim było, z kim się spotykał. Imię, nazwisko, miejsce, czas trwania rozmowy. Materiał dotyczący Stanisława Mikołajczyka obejmuje lata 45 do śmierci Stanisława Mikołajczyka, a nawet po śmierci, bo także reakcje na śmierć Mikołajczyka, opisy pogrzebu tam się znajdują. To, co było dla mnie najważniejsze, to były raporty tajnych współpracowników funkcjonujących w otoczeniu Mikołajczyka, przede wszystkim na emigracji po 1947 roku, ponieważ on uciekł z Polski i przebywał w Stanach Zjednoczonych, opisujące wewnętrzne dyskusje, rozmowy, które on prowadził, konflikty wewnętrzne, jego wypowiedzi, które nie były w inny sposób zarejestrowane, ponieważ odbywały się te rozmowy w gronie kilkunastu działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego na emigracji bądź innych polityków emigracyjnych. A więc daje to wgląd w pewną sferę działalności człowieka, w tym przypadku polityka, którego nie można uzyskać, przynajmniej ja nie mogłem uzyskać z żadnych innych źródeł. Stanisław Mikołajczyk wprawdzie prowadził okresowo dziennik swoich czynności, ale to były bardzo krótkie okresy i w zasadzie po 1945 roku, znaczy po ucieczce z Polski, takiego dziennika już nie prowadził. Przynajmniej do tej pory nie udało mi się do niego dotrzeć. A więc jest to materiał bardzo interesujący. Czy on zmienił moje poglądy na osobę Stanisława Mikołajczyka? No do pewnego stopnia tak, bardzo wzbogacił moją wiedzę. Także właśnie o te elementy, które nie znalazły miejsca w tym, co Mikołajczyk napisał, co opublikował w jego przemówieniach, w jego artykułach, czy w artykułach lub przemówieniach jego towarzyszy partyjnych. Więc no po prostu wiem więcej znacznie o tym, co Mikołajczyk myślał, jakie przedsięwzięcia planował, niż to można byłoby odtworzyć na podstawie innego rodzaju dokumentów. I wydaje mi się, że to jest główna cecha charakterystyczna materiałów tego rodzaju, które gromadzi policja polityczna, że one
jakby pokazują głębiej mechanizmy decyzyjne, dochodzenie do jakichś konkluzji, planowanie jakichś działań, kto z kim, w jakich grupach rozmawiał. Ponieważ policja polityczna zbierała także, interesowała się także różnego rodzaju plotkami, pogłoskami, stosunkami towarzyskimi nawet pomiędzy politykami, a więc gromadziła te informacje, których w zasadzie prawie nigdzie się poza policją polityczną nie gromadzi. Drugim podobnym źródłem mogą być wspomnienia, ale one mają ten mankament, że bardzo często były spisywane wiele lat po wydarzeniach i mogły być skażone czy zdeformowane w wyniku upływu czasu, a także poglądów politycznych przeciwnika na przykład, który miał bardzo jednostronne wobec tego spojrzenie na tamte czasy. Więc to jest, jeżeli chodzi o moje doświadczenie związane z tą jedną postacią i z tym typem materiałów aparatu bezpieczeństwa, służb specjalnych, które były wytworzone w związku z działaniem Stanisława Mikołajczyka. Moje późniejsze doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę nad samym aparatem bezpieczeństwa, no, są innego rodzaju. To znaczy ja po prostu badam te wszystkie dokumenty po to, żeby odtworzyć, jak on był skonstruowany, jak przebiegały procesy decyzyjne wewnątrz tego aparatu, jakie były, jak powiem, wskazówki, nastawienia, jak on w praniu takim codziennej pracy istniał. I no, pierwsze, co się nasuwa i co wydaje mi się jest dosyć istotne dla poznania dziejów tego okresu, to jest rozgałęzienie tego aparatu, znaczy jego rozmiar i liczba samych funkcjonariuszy, która powiedzmy sobie w roku 52 czy w 53 przekraczała 30 tysięcy pracowników. Ministerstwo Bezpieczeństwa miała, z tego połowa to byli pracownicy operacyjni, czyli ci, którzy zajmowali się tą rzeczywistą śledzeniem, inwigilowaniem, analizowaniem materiałów. Pozostali to były służby techniczne różniejszego rodzaju, kwatermistrzowskie i tak dalej, i tak dalej. Więc był to po prostu potężny aparat sam w sobie, a ponadto dysponował specjalnymi instrumentami, takimi jak tani współpracownicy, jak cała technika operacyjna, czyli możliwość podsłuchu, perlustracji, czyli przeglądania w sposób niejawny korespondencji, listów wysyłanych przez kogoś, czy docierających do niego. Posiadał także całą sieć tak zwanych kontaktów mających charakter oficjalny, to znaczy z kierownictwem jakiegoś zakładu pracy, które było zobowiązane aparatowi bezpieczeństwa przekazywać informacje dotyczące osób, które były w zainteresowaniu tego aparatu. To się czasami nazywano kontaktem obywatelskim, ponieważ nie wiązało się z zobowiązaniem do niejawnej współpracy. Była to potężna, rzeczywiście potężna sieć i były takie lata, to są lata od mniej więcej 48-9 roku do 54-5 i później po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy aparat bezpieczeństwa usiłował tą swoją sieć oficerów jawnych, niejawnych, tajnych współpracowników najróżniejszych kategorii, tak powiem, objąć tą siecią całe społeczeństwo. I inna sprawa jest, co z tego wynikało, jakie mogły być polityczne decyzje podejmowane na podstawie tej wiedzy i czy były. Natomiast jest oczywiste, że ten aparat był bardzo rozbudowany i miał ambicje, ażeby wiedzieć wszystko. Oczywiście nie wiedział wszystkiego, bo było to po prostu fizycznie niemożliwe. Niemniej jego obecność, która przez historiografię
bazującą na materiałach czysto politycznych, na prasie, na wydawnictwach. Po prostu nie jest w stanie stwierdzić obecności tego aparatu, przynajmniej rozmiarów tej obecności. No bo oczywiście wiadomo, że taki aparat istnieje, czy taki aparat istniał. Natomiast dopiero wejście w tą dokumentację wytworzoną przez ten aparat, przez statystyki najróżniejszego rodzaju, na przykład statystyka sieci tajnych współpracowników, pozwala uzmysłowić sobie, jak ten aparat był rozgałęziony i że stanowił on bardzo ważną część państwa i w zasadzie także część społeczeństwa. Bo skoro było 80 kilka tysięcy tajnych współpracowników, no to już jest wielkość statystycznie licząca się, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dotyczy to osób pomiędzy mających więcej niż 18 lat, prawda, a też już staruszków raczej nie werbowano, chyba żeby trzeba było penetrować środowiska byłych kombatantów. A więc jest to dosyć istotna część całego społeczeństwa, która była uwikłana w ten cały aparat. I to są te elementy, które przynosi właśnie możliwość dostępu do archiwów aparatu bezpieczeństwa, otwierająca nowe możliwości badawcze i to nie tylko badania samego aparatu, ale także przy pomocy tego nieistniejącego już aparatu badania innych kwestii. Ja mówiłem tu o tym jednym przykładzie Stanisława Mikołajczyka, ale każdy historyk, który podejmuje jakiś temat i chce sięgnąć do tych źródeł, będzie miał jakby własne doświadczenia, myślę, że dosyć podobne, niezależnie od tego, czy będzie zajmował się jedną osobą, czy grupą osób, czy jakimś środowiskiem, a nawet zawodem. Ja myślę, że w tej chwili na przykład napisanie pracy, czy badanie zawodu dziennikarza w okresie PRL, bez znajomości tego, jak aparat bezpieczeństwa penetrował środowisko dziennikarskie, jakie wiadomości gromadził, byłoby niepełne, bo w tych materiałach są właśnie informacje, których gdzie indziej po prostu nie znajdziemy. I to, wydaje mi się, jest w takim bardzo syntetycznym skrócie moje doświadczenie z materiałami aparatu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o to, co one zmieniły w oglądzie PRL-u. Po prostu otworzyły nowe możliwości poznawania sfer życia politycznego czy prywatnego, nawet różnych osób, do których nie ma dostępu przy pomocy innego rodzaju źródeł. Dziękuję bardzo. W moim najgłębszym przekonaniu jest tak, że jesteśmy w sytuacji absolutnie uprzywilejowanej. Zdarzył się cud. Ponieważ nasz kraj po drodze przeżył II wojnę światową, nasi koledzy zajmujący się II Rzeczpospolitą mogą tylko pomarzyć o takich dokumentach, jakie mamy my. Nie ma obawy. To starczy dla nas, jak tu siedzimy przy tym stole, dla naszych naukowych wnuków, prawnuków, jest to nie do przeczytania. To jest po prostu skala, jakiej dotychczas właściwie sobie nie byliśmy w stanie wyobrazić. A co jest, to zaraz spróbuję mówić. Także to na pewno zmienia badania nad najnowszą historią Polski, wwozi je, czy wstawia na zupełnie inny poziom i powoduje, że to nie o to chodzi, że nagle będziemy zmieniać, jak to niektórzy mówią, historię Polski. Nie, ale jeśli na jakieś wydarzenie udało nam się, pracując lata, czytając gazety, wspomnienia, najróżniejsze książki, penetrując różne archiwa, znaleźć na przykład 3 przykłady, to teraz bywa, że w jednej teczce znajdujemy 303. I to pokazuje skalę różnicy. Tam to było ogromnym nakładem, wysiłkiem i dobrze. Tutaj natomiast jest wielka pokusa łatwości. Ale właśnie tu jest odpowiedź na drugie pytanie, że to jest materiał specyficzny. Bardzo łatwo wziąć te 100, 200, 500 teczek w jednym miejscu, nie trzeba nigdzie jeździć, czytać i można z tego
napisać właściwie wszystko. Tak, tylko potem można wpaść w paranoję i z archiwum policji cytować, czy ja wiem, konstytucję PRL albo jakieś inne ogólnie znane, wielokrotnie cytowane dokumenty, bo tam też są wycinki z Trybuny Ludu, z różnych kserokopii, z różnych gazet. Tam jest wszystko, można powiedzieć, mydło i powidło, mówiąc jak to, jak o takich sklepach, gdzie wszystko można znaleźć. Kiedy mnie ludzie pytają, no dobrze, a generał Buła, generał Dankowski palili te ogniska jak na psach u Pasikowskiego? No palili te ogniska. Natomiast rzecz polega na tym, że tego jest tak dużo, że żaden człowiek, który miałby nawet komputer w głowie, nie jest w stanie tego wszystkiego przejrzeć sam. I oczywiście były intencje niszczenia, palenia, brakowania i tak dalej, ale ponieważ robili to różni ludzie, to mnie, zajmującemu się w sumie dość wąskim odcinkiem, zdarza się ten sam dokument znajdować w trzech, czterech teczkach. Ten sam, powtarzam, to są kolejne kopie i to zostało zachowane. Jak nawet Jan Kowalski puścił to przez komin, to Tadeusz Nowak zostawił to, bo uznał, że to może być pożyteczne. I efekt tego jest taki, że mimo tych wielkich ognisk, tego wielkiego niszczenia, ja jestem po roku studiowania tych dokumentów, no co najmniej umiarkowanym optymistą. To co najmniej, mówię, nawet powiedziałbym z takim akcentem na optymizm. Natomiast co jest niebezpieczeństwem tych dokumentów? To, że przypisano im pewną gębę, nim zajrzeli do nich historycy. Już zawczasu były dyskusje, ile to będzie samobójstw, rozwodów, ile to będzie tragedii, dramatów itp. itd. W podtekście wszystkich interesowały personalia. Ja sobie często z moimi kolegami żartuję, że gdyby IPN o 20 robił program telewizyjny, dziś pokażemy Państwu, zostańcie z nami, i Audiotele, to nawet mecz Real Ajax nie miałby szans zwyciężyć z nami. Otóż taki powstał klimat wokół tego, a ja mówię o rzeczach bardzo poważnych. Zaraz Państwu dam parę przykładów. Historykowi rzadko się zdarza. Bywa, że raz w życiu, dwa razy w życiu. Bywa, że wielu z nas się to nie zdarza nigdy. Znaleźć dokument, który zmienia myślenie historyczne. Bo no, dam konkretny przykład, żebyście Państwo zrozumieli, o czym mówię. Przykład sprzed kilku tygodni udało mi się coś takiego znaleźć. Jest taka teza rozpowszechniona, właściwie to więcej, to jest prawie jak aksjomat podawany, sam to w książce o marcu napisałem, że w 1968 roku, tak jak episkopat polski, prymas, kardynał Stefan Wyszyński, duchowieństwo, koło poselskie Znak, jednoznacznie potępili bicie studentów i kampanię antystudencką, antyinteligencką, to niestety w równie zdecydowany sposób nie wypowiedziano się w tych środowiskach przeciwko kampanii antysemickiej. Nie wzięto w obronę Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia. I oto znajduje dokument Departamentu IV MSW, tego zajmującego się Kościołem, zupełnie w innej teczce, zupełnie z czymś innym. Dokument datowany na 14 maja 1968 roku. I w tym dokumencie jest gdzieś mniej więcej na stronę maszynopisu cytowany list. List, ja w tej chwili nie mam notatek, więc dokładnie nie powtórzę, ale chodzi o absolutne najwyższe władze żydowskie w Polsce. Rabinat naczelny w PRL. W razie najwyższa władza żydowska, jaka jest wówczas w Polsce. Jest to list adresowany do marszałka Sejmu, prezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Rady Państwa. Z opisu tego listu wynika, że kopia mogła być wysłana do kardynała Wyszyńskiego. I tam jest właśnie ocena tejże organizacji, instancji wyznania mojżeszowego, taka ocena prymasa Wyszyńskiego, jakiej ja niewiele w życiu ocen takich czytałem. Dziękujemy, że był to jedyny głos w Polsce w obronie braci Żydów, że tylko Kościół, tylko dostojna głowa Kościoła katolickiego w Polsce i tak dalej, powie ktoś, może chciał więcej. No to po co o tym pisał do przewodniczącego Rady Państwa, marszałka Sejmu i przewodniczącego Rady Państwa? Otóż po
czymś takim można będzie dalej pisać, że Kościół katolicki nie zajął w 68 roku zdecydowanego stanowisku. Ale mówiąc językiem młodzieżowym, to będzie lekki obciach. To trochę nie będzie wypadało. To będzie po prostu wbrew faktom. Bo ten dokument jednoznacznie świadczy o tym. Dlaczego nigdy nie został opublikowany? Nie wiem. No, dlaczego go nie opublikował Stefan Wyszyński? Mogę się domyślać, byłoby mu niezręcznie. Dlaczego tego nie zrobili nigdy komuniści? To chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, nie byli zainteresowani w czymś takim. Natomiast dlaczego nie opublikowały go nigdy środowiska żydowskie? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, po prostu nie wiem. Faktem jest, że ten dokument zmienia myślenie w takiej dość gorącej kwestii. Jeszcze jeden może przykład, bo czas płynie i nie chcę przeciągać. Znalazłem dokument, za który powiedziałem do kolegów dowcipnie, jak mi się wydaje, dostałbym w czerwcu 67 roku od Amerykanów samochód jako agent, na co moi doktoranci skwitowali albo karę śmierci od wojskowego sądu. No tak. Co to jest za dokument? 6 stron. Dziwiłem się, że w ogóle on jest w naszym archiwum. To jest, proszę Państwa, dokument ni mniej, ni więcej, jak Polska wchodzi do III wojny światowej. Z czerwca 67 roku. I tam nie ma ideologii o zaostrzaniu się, pogłębianiu. Tam jest, ile dni potrzebuje na przykład przemysł chemiczny na przestawienie się na tory wojskowe. Na ile są zapasy cukru, benzyny w Polsce. Same liczby, same konkrety. 6 stron takich konkretów. No, to jest dokument, prawda, nie takich się spodziewano. Ja też się takich nie spodziewałem. Żeby zakończyć, ostatni przykład. Gdy pisałem książkę o marcu, udało mi się z rozmów z moimi licznymi rozmówcami wydobyć kilkanaście nazwisk osób, które były członkami komitetów strajkowych studenckich w marcu 68 roku. I napisałem wtedy coś takiego, że te nazwiska dla pamięci wypisuję, bo się to tym ludziom należy. Więcej moi rozmówcy sobie nie przypomnieli po 20 latach, a z oczywistych powodów, by nie ułatwiać roli Służbie Bezpieczeństwa, raczej takich list wtedy nikt nie sporządzał. O naiwności, jaki byłem głupi. Kto nie sporządzał, to nie sporządzał. A w MSW jest 30 stron, wszystkie szkoły wyższe w Polsce, wszystkie komitety strajkowe, imię, nazwisko, imię ojca, urodzony, zamieszkały w komitecie od do. No po prostu cała odwalona robota. Właśnie takie dokumenty, takie skarby, a nie to, czy tajnym współpracownikiem był wiewiórka czy zegarek, bo to jest sprawa naprawdę dla mnie dziesięciorzędna. To jest to, co jako historyk uważam z tego archiwum możemy naprawdę wyciągnąć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mówiąc o materiałach policyjnych, materiałach aparatu represji, najczęściej kojarzy nam się tą, pomimo tego, co powiedział profesor Eisler, jednak z tak zwanymi teczkami, z materiałami, z donosami. Tymczasem to, co znajduje się w archiwach IPN-u, materiały wytworzone przez aparat represji od lipca 1944 roku, możemy podzielić na kilka grup. Najprościej można powiedzieć, że są to materiały normatywne, rozkazy, zarządzenia, rozporządzenia, regulaminy organizacyjne, materiały administracyjne, powiedzmy raporty, sprawozdania, opracowania, wytyczne oraz materiały operacyjne. A więc materiały powstały w wyniku pracy operacyjnej resortu. Tutaj możemy wymienić raporty osobowych źródeł informacji, raporty czy informacje uzyskane w ramach stosowania różnych technik operacyjnych, a więc podsłuchu, podglądu, zdjęć. Szerzej o tych materiałach będzie mówił jeszcze dyrektor Postołowicz. Jest jeszcze ważną rzeczą informacja o stanie zachowania tych materiałów. Otóż stan zachowania jest bardzo różny. Na to złożyło się kilka przyczyn. Jedną z nich było naturalne brakowanie, a więc niszczenie materiałów wynikające z przyjętych w resorcie zasad postępowania z dokumentacją. A więc tak jak jest to nawet w tej chwili w każdej instytucji, która ustala, po jakim czasie pewne materiały będą niszczone, brakowane, a które materiały winny zostać zachowane, tak jak to się mówi, wieczyście przechowywane. Kolejną
Kolejną przyczyną, która złożyła się na to, że stan zachowania materiałów jest bardzo różny, była także selekcja dokumentów robiona przed przekazaniem materiałów do archiwum. Część rzeczy, zdaniem funkcjonariuszy, zdaniem oficerów, która nie powinna znaleźć się w archiwach, była po prostu niszczona. I kolejnym takim elementem to było celowe niszczenie dokumentacji. W tej chwili trudno jest dokładnie powiedzieć, w jakim stopniu poszczególne rodzaje dokumentacji czy dokumentacja z poszczególnych lat została zniszczona. Jaki procent tej dokumentacji zachował się. Niemniej jednak obrazowo można powiedzieć w ten sposób, że z tą dokumentacją jest tak jak z puzzlami. Całościowy obraz jest, brakuje poszczególnych elementów. Natomiast osoby, które historycy, badacze, które zajmują się resortem, które zajmują się danym okresem na podstawie tego, co już mamy, są w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, jakich elementów nam brakuje, jakich elementów tej układanki nie mamy. Pytanie, na ile te dokumenty, które w tej chwili są w archiwach IPN-u i które od roku na szeroką skalę już udostępniamy, zmieniają nasz obraz historii Polski. Ja myślę, że z jednej strony dają nowe informacje, dają nową perspektywę temu naszemu obrazowi, który do tej pory mieliśmy, ale właściwie one uzupełniają to, co wiedzieliśmy do tej pory. Nadają nowej głębi i kolorytu temu, co do tej pory wiedzieliśmy. Natomiast rzeczywiście zgadzam się tutaj z profesorem Eislerem, że należy ostrożnie do tych dokumentów podchodzić. Nie należy ich uważać za jedyne źródło prawdy o minionych czasach. Należy je konfrontować z tym, co wiemy już, z innymi źródłami, po to, żeby nie popaść właśnie w taką schizofrenię, że tylko to, co znajduje się w materiałach byłego aparatu bezpieczeństwa, jest prawdą, że tylko to jest najważniejsze i stanowi podstawę naszej, powinno stanowić podstawę naszej wiedzy.